Zawsze świat dzielił się na tych, którzy pomagają zwierzętom i na tych, którzy robią w stosunku do nich bardzo złe rzeczy. I nie wiadomo, jak nazwać taką osobę, która rozrzuca kiełbasy czy wędliny naszprycowane gwoździami. A tak się znowu zaczęło w naszym mieście dziać. Głównie w okolicach ulicy Halera i Koszyka. Tam proszę zwrócić uwagę, bo mamy sygnały od naszych widzów, że niestety takie incydenty mają miejsce. Nie zawsze potrafimy zobaczyć, że pies zjada kiełbasę właśnie z czymś, co nie powinno się w niej znaleźć. Ale jeśli zobaczymy, że takie coś się dzieje, lub jeśli nawet nie zobaczymy, to co wtedy robić, pani doktor? W momencie, kiedy wystąpią u pieska pierwsze objawy, czyli nagły ból brzucha, bardzo niecharakterystyczna postawa, pies o postawie zgarbionego kota, wówczas trzeba jak najszybciej przyjechać do gabinetu weterynaryjnego, żeby wykonać zdjęcie rentgenowskie i wtedy lekarz oceni, czy będziemy operować. Najczęściej kończy się to niestety nagłą, szybką operacją. Czy to stanowi zagrożenie dla życia takiego zwierzęcia? Bo to dotyczy i psów, i kotów. Tak, jeżeli dojdzie do perforacji ściany przewodu pokarmowego, żołądka, jelita, dochodzi do zatrucia otrzewnej, stanu zapalnego i może nawet skończyć się śmiercią. Gorszą sytuacją jest taka sytuacja, kiedy dojdzie nawet do perforacji przełyku, która może doprowadzić do perforacji tchawicy i wówczas taki pies może nawet się udusić, umrzeć z obawami odmy. To są straszne rzeczy, ale na to też, drodzy Państwo, są paragrafy, jak możemy temu przeciwdziałać, poza tym, żeby zwracać uwagę na to, co nasze psy robią, kiedy wychodzimy z nimi na spacer, to dowiemy się od naszej opolskiej policji. Ustawa o ochronie praw zwierząt jasno określa, które zachowania podlegają pod znęcanie się nad zwierzętami. Jednym z takich zachowań jest właśnie podrzucanie zwierzętom kawałków mięsa z elementami metalowymi, czy też na przykład ze środkami trującymi. My prowadzimy postępowania karne w takich sprawach, natomiast trzeba zaznaczyć, że osoby, które są odpowiedzialne za te czyny, grożą im nawet do 3 lat pozbawienia wolności, a jeśli spowodują śmierć zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem, to nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dlatego reagujmy, nie bądźmy obojętni na krzywdę zwierząt.